siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem: skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czyż nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czy nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 14. niedziela zwykła roku liturgicznego. Jezus pokazuje nam, jakie postawy możemy spotykać wśród naszych najbliższych. Jezus także w tej rzeczywistości bardzo dobrze nas rozumie. Rozpoczyna swoją misję publiczną, zaczyna głosić miłość Boga Ojca, zaczyna nauczać, uzdrawiać, wskrzeszać. Wieść o nim rozchodzi się po całej okolicy i kiedy przychodzi do swojego rodzinnego miasta razem ze swoimi uczniami, zaczyna od nauczania w synagodze. Jego kuzyni i kuzynki, jego sąsiedzi i znajomi słuchają go i są pełni zdumienia. Nie takiego Jezusa znali i nie takiego Jezusa spotykali, czy to w synagodze, czy w warsztacie ciesielskim, gdzie pracował najpierw z Józefem, a potem sam. Skąd to u niego? I co to za mądrość, która jest mu dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Przecież my go znamy, syn Maryi, a jego kuzyni, czy bracia cioteczni, czy stryjeczni, to Jakub, Józef, Juda, Szymon. Znamy jego kuzynki i są pełni wątpliwości, są pełni niedowierzania. I zobaczcie, my czasami w naszych rodzinach, czy w naszych kontekstach wspólnotowych, czy parafialnych, czy pracowniczych, szkolnych, studenckich, koleżeńskich, też możemy czegoś takiego doświadczać. A my już wiemy, kim ty jesteś. I nakładamy ludziom etykietki, czasami pozytywne. To taki lojalny pracownik, to taki pilny uczeń, to taka wartościowa kobieta, to taka dobra sąsiadka. Ale nakładamy też negatywne etykietki. On się nigdy nie wywiązuje ze swoich zadań, ona się ciągle spóźnia, jemu nie można zaufać i tak dalej, i tak dalej. I popatrzcie, my się zmieniamy. A czasami te etykietki tak do nas przylgną, że trudno wśród naszych najbliższych o zmianę ich spojrzenia. I wtedy nie mogą dziać się piękne rzeczy i nowe rzeczy. Może warto dzisiaj prosić Boga o to, żeby dał nam nowe oczy, Jego oczy. Oczy pełne dobroci, akceptacji, czułości, miłości, miłosierdzia. Aby dać kolejną szansę i aby pozwolić, by drugi, ten najbliższy, objawił nam siebie więcej, bardziej, głębiej. I abyśmy spojrzeli na niego nie z oceną, nie z krytyką, ale z zachwytem, z podziwem, z nowością, ze świeżością. Pierwsze czytanie natomiast pokazuje nam, na czym polega powołanie prorockie. My na mocy naszego chrztu jesteśmy razem z Chrystusem prorokami, królami i kapłanami. Jakie zadanie więc staje przed prorokiem, o tym usłyszymy z fragmentu księgi proroka Ezechiela. W
wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Proroka można nie słuchać, ale można wiedzieć, że jest prorok. Kim jest prorok? Prorok Ezechiel mówi nam, że to człowiek, który przyjmuje w sobie Bożego Ducha. Ten Boży Duch stawia człowieka na nogi, czyli czyni go takim spójnym, solidnym, wiernym, wytrwałym, wytrzymałym, a potem Duch poucza, możemy powiedzieć, wkłada swoje słowa w usta, w umysł i w serce proroka. I misja proroka Ezechiela nie jest łatwa, ponieważ Bóg posyła go do ludu, który jest buntowniczy, który Bogu się sprzeciwia, który występuje przeciwko Bogu. Ale posyła go w swoje imię i posyła go ze swoim słowem. I prorok Ezechiel doświadcza podobnej sytuacji jak Jezus. Idzie do swoich i jest nieprzyjęty. Także nie dziwmy się, kiedy będziemy chcieli świadczyć o Chrystusie i o Ewangelii, że najwięcej sprzeciwu możemy mieć właśnie w naszym domu rodzinnym, w naszej wspólnocie zakonnej czy parafialnej, w naszym środowisku pracy. A być może ci dalsi z radością nas przyjmą i z chęcią wysłuchają. Odpowiedzią na dar tego słowa jest Psalm 123. Do ciebie wznoszę oczy, które mieszkasz w niebie. Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jak oczy służebnicy na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, dopóki nie zmiłuje się nad nami. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, bo mamy już dosyć pogardy. Ponad miarę nasza dusza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą. Jest to psalm skargi. Człowiek biblijny, psalmista, może nawet prorok, modli się do Boga i mówi: jestem tak uważny i wznoszę ku Tobie moje oczy, jak sługa na ręce swego Pana, czy służebnica na ręce swej Pani, zawsze w gotowości, by usłyszeć, by wypełnić pragnienia swojego Pana czy swojej Pani. A jednocześnie psalmista, prorok woła o zmiłowanie, bo ma dość pogardy, ma dość pychy i szyderstwa, z którym się spotyka. Tego doświadczali prorocy, tego doświadczał Jezus, tego też my możemy doświadczać. Ale my również, podobnie jak oni, możemy z tym trudem i brakiem przyjęcia przychodzić do Jezusa. Jak sobie z tym możemy radzić? Usłyszymy od świętego Pawła Apostoła z fragmentu drugiego listu do Koryntian. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym nie unosił się pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Paweł Apostoł mówi nam tutaj o wielkim paradoksie Ewangelii. Chlubić się ze swoich słabości i być mocnym we własnych niedomaganiach. Jak to jest możliwe i dlaczego to jest możliwe? Jest to możliwe, ponieważ Chrystus jest z nami
I ponieważ Chrystus obiecuje nam, tak jak obiecał Pawłowi, wystarczy Ci mojej łaski. Moc w słabości bowiem się doskonali. Moi drodzy, moje doświadczenie życiowe pokazuje mi, że im bardziej przyjmujemy siebie w naszej kruchości, w naszej słabości, w naszej bezradności i im bardziej z tym wszystkim jeszcze przychodzimy do Boga, odkrywamy prawdziwe źródło mocy, które pochodzi z miłosierdzia i z Bożego przyjęcia i z Bożego obdarowania. Moc, która rodzi się tylko z napinania mięśni, czy z takiej butności, czy z takiej postawy dominującej, czy pogardliwej wobec innych, nigdy nie jest prawdziwą siłą. Jest przemocą, jest pychą, ale nie jest siłą. Prawdziwa moc pochodzi z przyjmowania własnych słabości. Ciekawa jest interpretacja Pawła, dlaczego on tego doświadcza. Dlaczego doświadcza własnych słabości, ale też obelg, niedostatków, prześladowań, ucisków. Ale uwaga, z powodu Chrystusa, czyli nie dlatego, że jest agresywny, czy jest niekulturalny, czy jest chamski wobec innych osób. Nie, nie, nie. On tego wszystkiego doświadcza, bo jest apostołem, bo jest sługą Ewangelii. I doświadcza tego dlatego, aby nie wyniósł go zbytnio ogrom objawień. Paweł tak to czyta, aby nie uderzyła mi woda sodowa do głowy, ponieważ otrzymałem tak wiele Bożej miłości i Pan mi tak wiele objawił, to został mi dany oścień dla ciała. Wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Bardzo tajemnicze zdanie i wielu biblistów, wielu egzegetów interpretowało to na różne sposoby. I my nie wiemy, co to jest. Czy to była jakaś słabość Pawła, czy to była jakaś choroba, czy to był jakiś rodzaj prześladowań, czy to było cierpienie, że Izraelici nie przyjmują Ewangelii i odrzucili apostoła, dlatego poszedł do pogan. A może wszystko razem, tego nie wiemy. I może nawet nie musimy tego wiedzieć. Ale ważne jest to, co Paweł z tym robi. Trzykrotnie prosiłem Pana. Paweł rozmawia o tym ościeniu z Jezusem. I wtedy właśnie Jezus mu mówi, wystarczy Ci mojej łaski. Moja łaska jest mocniejsza niż jakakolwiek Twoja niemoc. Zaufajmy obietnicy Jezusa. Pozwólmy, by Paweł i jego postawy nas zainspirowały. I miejmy odwagę być świadkami Bożej miłości, zaczynając zawsze od naszych najbliższych, zanim pójdziemy dalej. Na wzór Jezusa z Nazaretu, na wzór proroka Ezechiela, na wzór apostoła Pawła.